Cześć, witam Was na moim kanale. Portal ponownie świeci się na fioletowo, to oznacza, że mamy podwójne szanse na trafienie epika albo legendy z Void Shardów. Poprzednie dwa tego typu eventy były dla mnie mocno pechowe, bo nie trafiłem ani jednej legendy, ani na moim pierwszym, ani na moim drugim koncie. Także dzisiaj ta legenda już na pewno będzie, ponieważ wchodzę już w Mercy. Spójrzmy sobie szybko. W tym momencie mam 172 wojdy otwarte bez legendy. Od 200 zaczynają się zwiększać te szanse. 220 shardów to już jest wtedy 100% szansa na to, że wpadnie legenda. Więc co by się dzisiaj nie działo, jedna legenda będzie. Ale mam nadzieję, bo trochę tych shardów mam tutaj przynajmniej na tym koncie, że będzie coś więcej niż tylko jedna legenda. A na kogo najbardziej poluję? Akryzja to jest top, najbardziej pożądany przeze mnie champion. Yumeko, Warlord, Nekreth, Parataras, Mariczka, to i Grazur też tutaj. To jest top tych czempionów, których bym chciał widzieć na moim koncie. Mam nadzieję, że chociaż jeden z nich się pojawi. No a jeżeli nie, no to trudno, będę zbierał dalej i będę otwierał dalej. Ok, największe otwieranie w historii mojego kanału na jednym koncie. Tylu shardów, voidów nigdy nie miałem. 105. Trochę ich kupiłem dzisiaj, także mamy 105. No i zobaczmy, co z tego wypadnie. Jako że jest tym razem ich trochę dużo, no to potwierajmy sobie przynajmniej na razie po 10 sztuk i zobaczymy, co tam wpadnie. No okej, jedziemy z pierwszą dziesiątką. No, na razie nawet epika nie ma. Z epików tak się zastanawiam, czy kogokolwiek potrzebuję. Dazdurk pierwszy, o, nawet dwóch, jeszcze Basher. Ale nie przychodzi mi do głowy jakikolwiek epic Void, którego potrzebuję w tym momencie. Skullcrown, bardzo fajny nuker. Coldheart. Przydatna na każdym etapie rozwoju konta. Trzecia dziesiątka. Faceless, na razie legendy. Jest legenda, kto to jest? Arbiter, no akurat nie chciałem Mercy marnować na duplikat. Jedną już używam. Oczywiście za wykonanie pierwszej części misji ją dostajemy. Czy w tym momencie potrzebuję drugiej? No nie sądzę. No ale zobaczmy, co tutaj mamy. Na A1 atakuje jednego przeciwnika dwa razy. I mamy tutaj szansę na wrzucenie weekend. Na A2 atakuje wszystkich przeciwników raz. Mamy 100% szansy na obniżenie czasu trwania buffów na przeciwnikach. I jej A3 tutaj umieszcza increase attack na wszystkich na dwie tury. Potem napełnia turmiter wszystkich o 30% i leczy czempionów o 25% ich max HP, jeżeli mają mniej niż połowę życia. I na koniec mamy jeszcze revive. Wskrzesza wszystkich. Daje im 35% HP i napełnia turmiter. Daje im tylko 20%. Ten revive jest słaby jak na legendę Void. Tylko 20% turmiter i 35% HP. Dostaje dodatkową turę, jeżeli wszyscy są skutecznie wskrzeszeni. No i na koniec aura zwiększa speed na arenie o 30%. No, legenda jest w końcu, ale to nie jest ta legenda, której oczekiwałem. No ale jeszcze trochę shardów zostało, więc są szanse na to, że coś tam jeszcze wpadnie. Skytouched Shamel. Bardzo fajny na Hydrę. Idziemy dalej. Kolejna Painkeeper. No tutaj, zwłaszcza wśród rarek, często się ci czempioni powtarzają. No bo ich jest zdecydowanie mniej niż czempionów Affinity. No kolejna dziesiątka kurczaków. No dajcie mi jeszcze jedną legendę. Epików bardzo mało wpada. Golden Reaper. I kolejna dziesiątka. O, Whisper. Muszę ją w końcu zrobić. Jest legenda, kto tym razem? Fortus! Nowy, ale jest to słaba legenda.
No nie mam dzisiaj szczęścia. Czy coś jeszcze w tej dziesiątce? Jeszcze na koniec Sailar. No, chociaż nowy wpadł. Fortus na A1 atakuje jednego przeciwnika i tutaj mamy szansę na wrzucenie firu na jedną turę. Atak jest zawsze krytyczny, jeżeli atakujemy cel, który jest pod wpływem Fear albo True Fear. Na 2 tutaj atakuje wszystkich przeciwników, mamy 100% szans na wrzucenie True Fear na jedną turę i tego nie można rezystować, jeżeli cel jest już pod wpływem Fearu. A 3 atakuje wszystkich, ignoruje 30% defensu, jeżeli przeciwnik ma na sobie Fear albo True Fear. Atak jest zawsze krytyczny, jeżeli jeden z tych debuffów jest na przeciwników. Obrażenia z tego skillu rosną o 10% za każdym razem, kiedy umieszczony jest na przeciwnikach Fear albo True Fear. Ten skill ma 40% szans na to, że jest odblokowany, jeżeli True Fear albo Fear zostanie umieszczony na przeciwniku. Tak, tutaj widzimy, nie ma cooldownu, to jest skill ukryty. Problem jest taki, że ten opis jest błędny, ponieważ to nie jest 10%, to jest jakieś 2,5% zwiększa obrażenia, jeżeli mamy tutaj Fear albo True Fear. Także no, niestety powinni to zmienić. To było raportowane wielokrotnie. Oni twierdzą, że ten mnożnik jest prawidłowo zrobiony, więc jeżeli jest prawidłowo zrobiony, to opis jest nieprawidłowy. I mam jeszcze tutaj pasyw, efekt pasywny. Zwiększa szansę na porażkę o 15%, jeżeli jest Fear albo True Fear, tak, czyli nie 50%, a 65%, efekt aktywny. Ten efekt aktywny ma 4 tury cooldownu i co on robi? On zapobiega śmierci tego czempiona i utrzymuje go, dając mu 1% HP, jeżeli ma otrzymać śmiertelne uderzenie, usuwa z niego wszystkie buffy i debuffy i później w pełni go leczy i w pełni napełnia jego turmiter. Później mamy 80% szans na umieszczenie Firu na wszystkich przeciwnikach na jedną turę. Na koniec wrzuca Sleep na Fortusa i tego Sleepu nie można rezystować ani zablokować. I na koniec Aura zwiększa crit rate na arenie o 25%. Ok, druga legenda, tym razem nowa. No niestety ciągle to nie jest legenda, której bym chciał. Drugi Shamael. Ale może jeszcze ktoś wpadnie? Trzeci? Ethlen the Golden. To jest nowy champion. Jego nie mam. I zobaczmy. Kolejna dziesiątka leci. Kolejna Cold Heart. No, chcę zobaczyć jeszcze jedno złoto. I na koniec Gala Longraids, bardzo dobry DPS na arenę. Mam o niej film, także możecie poszukać. A ja otwieram kolejną dziesiątkę. I no, same rarki. I na koniec, no, nie jest to, co chcę oglądać. 10 rarek, jeszcze 5 do końca zostało. Zobaczmy, czy tam jeszcze kryje się ktoś ciekawy. 4. Relikiper, jeszcze 3. Dwa. Kolejna rarka i na koniec. Zaskoczą mnie, czy nie? No niestety nie zaskoczyli mnie, także ok. 105 Voidów, 2 legendy wpadły, 1 duplikat i 1 nowiutki. No i tutaj nowy epic w postaci Ethlena. No i tutaj Fortus. No ok, mogło być lepiej, ale przynajmniej chociaż wpadła jedna legenda więcej, niż by to wypadało z Mercy. Zobaczmy, jak tutaj Hayalsy mam wypełnione. Czy kogoś mogę usunąć, czy zrobić z tych? Więc chyba będzie plus jeden dla arbiterki. No, taki jeszcze bonus. Ok, to tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze konto, a teraz przechodzimy na drugie. To jest moje drugie konto. Tutaj mam 63 Voidy.
i 165 otwartych voidów bez legendy. Także dzisiaj też tutaj Mercy zawita. Będzie na pewno jakaś legenda. Zobaczymy, może będzie ich więcej. Może dwie się trafią. I zaczynamy od legendy i zaczynamy od Tangara. No super. No to nie jest... To jest jedna z najgorszych legend void. No i na to poszło moje Mercy. Fantastycznie po prostu. Ale chociaż pierwszy, więc jeszcze jest dużo okazji na to, żeby coś potem wpadło. No zobaczmy, co ten... Odsłoń mi tu, co ten Angar pokazuje, co potrafi. Na jeden atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Mamy dodatkowe uderzenie, jeżeli przeciwnik ma na sobie provoke. Na A2 atakuje wszystkich, umieszcza provoke na jedną turę, umieszcza reflect damage na naszych czempionach na dwie tury, dodatkowo kontratak na sobie na dwie tury. I jeszcze mamy pasyw, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem provoke, mamy 50% szans na umieszczenie provoke na jedną turę. Każde uderzenie redukuje obrażenia o 5%. Ok. I aura zwiększa HP Faction Creeps o 44%. No ok. No dobrze, zaczęliśmy od legendy niedobrej. Ale chyba z tego, co pamiętam, to nowej. Chociaż tyle. No i zobaczmy, czy w pozostałej 50 jeszcze coś tutaj będzie. No, ta dziesiątka nie była dobra. No, coś niebiesko bardzo. No, mam nadzieję, że nie będą same niebieskie. No, niestety. Felhunt, najszybszy farmer na Brutal, Wild Dryad Nia, dopiero co była gwarantowanym czempionem. No już ją mam, także nie jest to nikt nowy. Jeszcze Cardinal i jest druga legenda, kto tym razem? Tumizja, no to jest bardzo dobra legenda. No w końcu ktoś, z kogo mogę się naprawdę ucieszyć. I również nowa na tym koncie, na moim pierwszym już ją mam, tam z niej korzystam. Tutaj na pewno też mi się przyda. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Mamy 50% szans na wrzucenie Decrease Defense na dwie tury. 100% szans na Decrease Defense, jeżeli na dwie tury przed atakiem, jeżeli cel ma na sobie HP Burn. Na A2 mamy atak AoE, gdzie mamy 100% szans na wrzucenie HP Burn na trzy tury. I to, co jest u niej wyjątkowe, to ona wrzuca ten HP Burn atakując nawet jeżeli na hydrze jest Poison Cloud. Także nawet jeżeli to jest weak hit, to ona ten HP Burn tam wrzuci. Później mamy 100% szans na stun na jedną turę, jeżeli cel ma więcej niż połowę tur meter, a w przeciwnym wypadku to wrzuca decrease speed na 3 tury aż. A3 atakuje jednego przeciwnika, obrażenia rosną o 40% za każdy aktywny HP Burn w walce. Także nie tylko na przeciwnikach, ale też na naszych czempionach i tak może o 400% więcej obrażeń zadać. Dodatkowo 100% szans na obniżenie turmiter o 15%. Obniża turmiter o kolejne 15% za każdy aktywny HP Burn w walce. Bardzo mocno uderza i jeszcze fajnie obniża turmiter. I jeszcze mamy pasyw. Za każdym razem, kiedy nasz czempion otrzymuje freeze, mamy 50% szans na zastąpienie go HP Burn na dwie tury. Tego debuffu nie można zablokować ani usunąć. Jeżeli ktoś w walce jest pod wpływem HP Burn, to Tumizja jest odporna na stun, sleep, freeze, fear, true fear, provoke i petrification. Także bardzo fajny pasyw. Ok, druga legenda. Jeszcze trochę szardów zostało, więc może trzecia? W każdym razie bardzo się cieszę, że poza tym Angarem tutaj coś trafiłem. No, czyżby znowu same rarki były? No i znowu 10 rarek z rzędu. No i kontynuujemy z rarkami. Trochę i dużo. O, jakiś Madame Cerise na koniec. I jeszcze 3.
Cold Heart. Chyba akurat jej tym razem wcześniej nie trafiłem tutaj. I jeszcze jeden Epic. Prundar. Przepraszam, czy Prundar nie miał dwóch tarcz? Czy mi się wydaje? Czy ja go, nie, ja go chyba mylę z Draglordem. Okej. Okay. Albo? Dajcie znać, jeżeli pamiętacie. I to tyle. To tyle. Ostatnia to była też rarka. Ale lubię, jak się czerwone kropki świecą. Nawet więcej tych w Skinwalkersach. Tak, tu jest Tumizja nowiutka. Gorąca. I wśród orków Angar, tak. Dwie nowe legendy. Jedna bardzo fajna, druga no niezbyt fajna. Także to tyle. Pochwalcie się w komentarzach, jak wam poszło. Czy kogoś trafiliście, a może nie. A może po prostu nie otwieraliście, bo oszczędzacie szardy na fuzję. Tak jak ja to robię na moim Free to Play. Mam tam kilka voidów, ale je trzymam. No bo nadchodzi bardzo, bardzo fajna fuzja. Okej, okay. Z mojej strony to tyle. Życzę wam udanego piątku i weekendu. A ja już się żegnam. Mówi do was Samael. Cześć.